Telefony, nie da się ukryć, są takim nieodłącznym elementem już naszego życia i tutaj teraz mówienie, że mamy się ich pozbyć, czy ich nie używać, jest po prostu założeniem nierealnym. Jedyne, na co można zwrócić uwagę, to jak ich używamy, czy jest tak, że jesteśmy w stanie ten telefon odłożyć, nie lecieć na każdy jego dzwonek, nie reagować na każdą wibrację, tylko jakoś umieć używać go rozsądnie. Fonoholizm to jest uzależnienie od używania telefonu komórkowego. Ale mówimy tutaj już o takim uzależnieniu, gdzie faktycznie nie jesteśmy w stanie bez tego telefonu żyć, tak? Czyli on jest włączony 24 godziny na dobę, jest cały czas przy nas, reagujemy na każdy jego dźwięk, na każdy jego sygnał. Jeżeli on zaczyna dzwonić, a my na przykład siedzimy przy obiedzie i ktoś prosi, nie odbieraj go, a my już zaczynamy się denerwować z tego powodu, że nie możemy go odebrać, tak? Czy jesteśmy na spotkaniu towarzyskim, a cały czas na stoliku mamy telefon i zerkamy, czy są SMS-y, czy są powiadomienia na Facebooku, czy są nowe maile, czy może ktoś zadzwonił, no to możemy tu już mówić o takich zachowaniach idących w kierunku uzależnienia, tak? Najłatwiejszy test, jaki można zrobić, to zostawić na jeden dzień telefon w domu i zobaczyć, jak się będziemy czuli. Jeżeli jest to nie do przeżycia, jeżeli jest to tak silny niepokój, który po prostu uniemożliwia nam funkcjonowanie, no to wtedy pewnie warto się zastanowić, tak? Co byśmy mogli zmienić. Zalecałabym, żeby na początku próbować samemu, takimi małymi kroczkami, tak? Czyli na przykład wyłączyć głos na noc. I jakby dać też znać, że jak ktoś dzwoni na przykład już po 20, a my nie chcemy tych telefonów odbierać, to ich nie odbieramy. Żeby na przykład nauczyć się w weekend, kiedy się jest z rodziną, a nie w pracy, czyli te osoby najważniejsze, od których chcemy mieć tak naprawdę wiadomości, mamy blisko siebie, to może też ten telefon wyciszyć. Zobaczyć, czy to się da, czy nic nam nie umknie i czy będzie okej. Takie małe kroki. Jeżeli jednak to nam nie wychodzi, no to pewnie warto sięgnąć po poradę specjalisty. Kiedy kupić dziecku pierwszy telefon i jak nadzorować jego korzystanie? No to jest takie pytanie, myślę, że faktycznie trudne, bo z jednej strony telefon zapewnia nam łączność z dzieckiem, więc daje nam poczucie bezpieczeństwa. Chociaż z drugiej strony, gdy dziecko tego telefonu nie odbierze, to nasz lęk jest o wiele większy niż w czasach, kiedy po prostu wiedzieliśmy, gdzie nasze dziecko jest, bo się o to dokładnie pytaliśmy. Teraz już tego tak nie pilnujemy, no bo jest ten telefon, prawda? To już myślę, że jest taka bardzo decyzja indywidualna rodziców i tego, jak się z dzieckiem umówią. Fajnie jest to z dzieckiem omówić, tak? Czyli ustalić zasady użytkowania tego telefonu i konsekwentnie je później realizować.